się czołem. Dziś zajmujemy się piosenką Enola Gay zespołu OMD. Dlaczego akurat ta piosenka? Tak naprawdę, będąc na wielu imprezach, zauważyłam, że wciąż niewielu wie, o czym tak naprawdę jest ten melodyjny, radosny kawałek pod nóżkę. Tak naprawdę piosenka jest o zagładzie nuklearnej. Z angielskiego Nuclear Holocaust o Nuclear Destruction. To szok! Kto chciałby pisać takie piosenki, zapytacie? Okazuje się, że chłopaki z formacji OMD byli maniakami, z angielskiego Geek, Freak, Nut, Maniac. A więc chłopaki byli maniakami na punkcie samolotów z okresu II wojny światowej. Enola Gay. Wczoraj powinnaś była zostać w domu. Kto to w ogóle jest ta Enola Gay? Okazuje się, że to nazwisko panieńskie z angielskiego maiden name matki pilota, które stało się przydomkiem bombowca Bome, który dnia 6 sierpnia 1945 roku zrzucił na Hiroshimę bombę atomową. Po angielsku to wyrażenie zabrzmi Drop an Atomic Bomb. Cóż, jak widać, mamusia kocha najbardziej. Ale proszę Was, zanim ochrzcicie coś imieniem swojej mamusi, to think twice. Pomyślcie dwa razy. Words. Słowa. Czasem ich brak, a czasem nie mogą describe. Opisać. No właśnie, czego nie mogą opisać? Tak się składa, że nie mogą opisać feeling, uczucia, oraz way, sposobu, you lied, w jaki skłamałaś. Skupmy się teraz przez chwilę na słowie lie, które jako rzeczownik znaczy kłamstwo, a jako czasownik, jak nie trudno się domyśleć, kłamać. Jest to czasownik regularny, więc przy odmianie prościzna. Dodajemy ed i mamy lie, lied, lied. I teraz przykładowe zdanko. Tell me about the last time you lied to your mom. Co ja mam z tą mamą? Przecież mamusia nic we mnie zrobiła. Jak już jesteśmy przy słówku kłamać, to warto wspomnieć, że jest jeszcze jedno słówko lie i znaczy leżeć. Naprawdę tak jest. Zero ściemy. Jak je więc rozróżnić? Słowo lie, czyli leżeć, jest czasownikiem nieregularnym i jego odmiana wygląda następująco. Lie, lay, lane. Jednak w odróżnieniu tych słów nic Wam tak nie pomoże jak kontekst. I dla przykładu. This book has lain unopened for many years. Tear. Nic dziwnego, że w tym tekście pojawia się takie słowo. Ileż łez musiało zostać wylanych? How many tears did we have to shed? It's 8:15. Jest 8:15. Inaczej kwadrans po 8. It's 8:15. Co znaczy ta godzina? Właśnie o 8:15 zostało zaplanowane zrzucenie bomby na Hiroshimę. I wtedy zatrzymują się wszystkie zegarki. Zarówno te na rękę, watch, jak i te na ścianę, clock. On the radio. W radiu. Usłyszeliśmy wiadomość w radiu. No właśnie, skoro po polsku mówimy w radiu, w telewizji, to aż ciśnie nam się na usta, żeby powiedzieć in the radio, in TV. Nic bardziej mylnego. Tak jak śpiewają chłopaki z formacji OMD. No właśnie, on the radio, on TV. Pamiętajcie. I teraz przykład zdania. There are so many channels and there is nothing to watch on TV. Tu jest 10 programów. Boże, jak to przeżyć? Conditions. Warunki są dobre i można wracać do domu, jak gdyby nigdy nic się nie stało. The job is done. Robota wykonana. Proud. Cóż,
każda mama chce być dumna ze swojego małego chłopca, nieprawdaż? I taka właśnie musiała być mama Paula Tibbetsa. W końcu jej synek był nie byle kim. Generałem brygady US Air Force, amerykańskich sił powietrznych, dowódcą bombowca, który zrzucił na Hiroshimę bombę o nazwie... No właśnie, i tutaj uwielbiam tą grę słów. Nasza tytułowa mamusia, Enola Gay, wypuszcza na świat bombę o nazwie Little Boy. Musicie przyznać, że jak na małego chłopca, to całkiem niezły bałagan. Fade away. I tutaj przykład zdania. True friendship will never fade away. Prawdziwa przyjaźń nigdy nie zgaśnie. Jak mówią, braci się nie traci. A co w piosence OMD nigdy nie zniknie? A kiss. Pocałunek, który był śmiertelny. Jak zabrzmi to wyrażenie po angielsku? I tutaj podam Wam trzy opcje. Deadly kiss, fatal kiss, lethal kiss. But a kiss can be even deadlier if you mean it. Disgusting! Tej pani to my już podziękujemy. Dobrze, no wróćmy do tematu Hiroshimy. Bo właśnie taki kiss pozostawił ślad w pamięci i sercach wielu. Ślad, który nadal boli. Ślad, który ma być dla nas lekcją na przyszłość. A tymczasem Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry. For what we did that day to you. I takim oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek.